Dzień dobry, Lalo. Lalu, co ty chciałaś od panci? Co? Coś chciałaś? Co ty chciałaś, Lalu? Powiedz pani, co ty chcesz? Miau. Miałku. Ktoś dzwonił? Gdzie ty skoczyłaś, kocie? Co, pobawimy się? Czy nie masz ochoty? Nie masz ochoty się bawić, tak? Nie będziesz atakować? Nie będziesz atakować? Nie będziesz atakować. Dzisiaj ci się nie chce, tak? Ojej. Ojej. Gdzie lecisz? A, dupą się odwracasz. Synek, wyłącz ten. Przynieś mi jedną karteczkę z tego słoika, co stoi na mikrofalówce. Co? Wylosuj jedną karteczkę ze słoika na mikrofalówce. Okej. Albo przynieś go tu i tu wylosujesz. Chodź. No, a tu mój pierdolnik, widzicie? Wykładzina, drabina do malowania. Nie mam gdzie tutaj tego chować. Także wszystko tu jest, słuchajcie. No, ale poczekaj, daj. No chodź, na żywo. Tu znaczy. Dostałaś już panę kapcie? Dostałam od Moni mojej. No. Monika? No, chodź. Co ci spadło? No nie gub. Ma być 365. Proszę, wylosuj. Losujesz mi jedną, no śmiało, jedną. Jedną, jedną, losujemy, losujemy. Super, masz jedną. No i teraz ją otwórz, ja zamknę. Otwórz. Uwaga, Gracja ją otwiera i przeczyta. Tylko nie zgub. Fajne opakowanie. No. A co to ma być? Pozytywna myśl na dzisiaj. Jakaś taka, fajne powiedzenie takie. Jakieś Zrób dziś, co masz robić, jutro będziesz miała 2 dni wolnego. 2 dni wolnego. Nie jest to pracy. Słyszałyście? Czekajcie, pokażę wam. Uwaga. Zrób dziś, co masz zrobić jutro. Będziesz miał 2 dni wolnego. Fajnie, chciałabym tak. Jeżeli miałabym zrobić dzisiaj, co mam zrobić jutro, czyli pójść do pracy, to i tak bym poszła do pracy. Tak czy siak. Super. Nie, tylko mogę jedną. Super, bardzo panu dziękuję za pomoc. Wsadź teraz, musisz to teraz zmniejszyć, wsadzić w ten i tu wrzucić do takiego pojemniczka. Tu zbieram. No, a jak widzicie, ja teraz zasiadam. Tak, zasiadam. O, taką mam focie, widzicie, 13:19, czas mam naprawdę dobry. I wchodzimy. Wchodzimy, zobaczycie teraz, jakie ma tempo mój komputer. Uwaga, hasło, nie widać, nie? Ja mogę jeden? Nie, poczekaj, bo nie wiem, czy wpisałam dobrze hasło, dziewczyny, źle wiedziałam. Ja mogę jeden? Poczekaj, kochanie, źle hasło wpisałam, cicho. Gdzie idzie? Mama. Tam jest z tyłu za kartką, tą. Taki słoiczek od Moni też i tam ten słoiczek wrzuć. Super. I jak widzicie, już tutaj nie weszliśmy. Jeden? Nie, bo ja to muszę codziennie jedną kartkę. Patrzcie, ile macie plików. Same pliki, słuchajcie, wszystkie do... No, fajne zdjęcia, fajne wspomnienie. No, no, 4 albo 3 są wyjęte. 4 chyba już. Zobacz, jakie zdjęcia mam na pulpicie. Fajne, co? Fajne wspomnienie. Pamiętasz? O, także ja biorę się za edycję, montaż, spróbuję zmontować jeszcze z jakiś chociaż jedną część vloga. No i też za chwilę muszę porobić właśnie sobie tutaj notateczki. Zabieram się. No, także do usłyszonka. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Witam was w dzień tygodnia w sobotę. Zobaczcie, kurde, wiecie co zrobiłam, bo wczoraj sobie to zdrapałam. Tutaj nie wiem, jakieś takie suchy płat miałam i zdrapałam niechcący. A dzisiaj zapomniałam, że to mam i przejechałam sobie tą maszynką, tą szczoteczką, taką tą na baterię, wiecie, tą z Homerix do czyszczenia twarzy i co chyba tak leciutko, wiecie, podrażniłam. Ale to nic, zatuszuję się, ja jestem po pielęgnacji, dzisiaj umyłam twarz, już Wam pokażę w ogóle czym, dlatego że jak potrzebuję takiego
fajnego, takiego wręcz normalnie złuszczającego czegoś do twarzy, to u mnie genialnie sprawdza się ten produkt. Od razu Wam mówię, jest to Face Matte Everline Cosmetics oczywiście, 24 godziny nawilżenia, oczyszczająca pasta do mycia twarzy z aktywnym węglem. Polecam Wam ją bardzo gorąco, serdecznie, ja ją uwielbiam. Nie stosuję jej często, dlatego że ona jest faktycznie taka złuszczająca. Polecam Wam również, już Wam pokażę, trochę będzie do twarzy do oczyszczenia, drobnoziarnisty peeling oczyszczający, również z Everline i to jest, czekajcie, nie, drobnoziarnisty peeling oczyszczający, głęboko oczyszcza i odświeża, zwęża pory i matuje, reguluje wydzielanie sebum. I taki kolejny produkt, to też Wam bardzo polecam, czyli kolejny z Everline'a. No a tutaj mam Mia My Wonder Balm, intensywnie nawilżający krem z olejkiem kokosowym do twarzy, dłoni i ciała, do każdego typu cery. I ja już mam prawie, że jego resztkę, bo stosowałam go sobie często na twarz. Także może dzisiaj też sobie zastosujemy, zobaczymy. Czekajcie, bo oczywiście surprise w kuwecie. No i odezywam się już po posprzątaniu kuwety i chcę Wam tylko pokazać tu z okna, mam nadzieję, że widać. O! Mam zamiar tutaj iść teraz z... Chciałam z dzieciakami, ale młody nie chce, także biorę chyba oliście i pójdziemy sobie tutaj do T42. Właśnie pani wykłada kejka, zobaczcie. No, a ostatnio, słuchajcie, w ogóle nie wiedziałam po pierwsze o tym miejscu, że to jest w ogóle jakaś fajna kawiarenka. Mamy tam śniadanie, lunche, jakieś pieczywka i tak dalej, kawę. No i dowiedziałam się o tym oczywiście od Kasi z pracy, ponieważ ostatnio Kasia mówi, zjem sobie scone. I on mówi, what? Co zjem? Myślałam, że jakieś zwierzę. No, ale mówię, nie wiem o co ci chodzi, nie? Ona mówi, no nie jadłaś tego? I ja mówię, no nie jadłam, to poczekaj, przyniosę, zobaczysz i czy ci posmakuje. I powiem Wam, że wybrała nam rodzaj ten taki z dżemem i z masłem. I było to dobre, może nie na tyle, żeby jeszcze raz to samo kupić, ale na tyle fajne, ciekawe i smaczne, żeby spróbować innego. Także właśnie chcę wyjść z Oliwcią, zobaczymy, co w ogóle tam jest, jak to wygląda. To są podobno tutaj lokalne wypieki i te panie tutaj to po prostu robią na miejscu rzekomo. Także jestem mega, mega takiego czegoś ciekawa, więc do T42 pójdziemy. Mam nadzieję, że będę mogła tam coś nagrać, jeżeli nie, to zdam Wam relację po wyjściu. No i okidoki, my już jesteśmy ready, steady. Ja oczywiście jestem na sportowo, zaraz pokażę, wychodzimy, idziemy sobie do tego T42, poczekajcie, pokażę Wam, tadam, stylówka moja sportowa, bardzo proszę, tak wyglądam, nie wiem co widać nawet, ale mam koszulkę tą taką z tymi ustami, mam torebeczkę, czarne spodnie, dresówki moje z tym białym takim pasem, adidaski, kurtałka i okularki. Nie malowałam się, w sensie nie mam makijażu, mam tylko, nawet diodę mam widoczną, mam tylko ten krem Mia. No i oczywiście pielęgnację. Także spadowujemy. Gracjan, chodź, wychodzimy. Pranie wstawiłam, kuwetę ogarnęłam, później będziemy się pakować, a teraz idziemy zjeść śniadanko. Mam nadzieję, że będzie smaczne, bo tak jak mówię, ta z masłem i z dżemem była ok, aczkolwiek jak dla mnie to są za duże te ciastka. Ja takie jedno ciastko, bardzo duże, ja to co Kasia kupiła, to szczerze powiem, że ja to bym miała chyba, ja nie wiem, ale na dwie osoby. Czekajcie, trochę światła, o. Raczej miałabym to na dwie osoby, bo to, na, nie wiem jak stanąć, o może tu. Bo to naprawdę były bardzo duże, po co ci taka kurtka, bluzę masz? Idziemy tylko naprzeciwko, no to nic. Ciepło jest, słońce jest. Gracjan, idziemy. I dobrze, że mi się, słuchajcie, przypomniało, że dzisiaj sobota, a że nie niedziela, bo w ogóle godzina 11. A ja jeszcze w czarnej dupie, nie? W sensie, że wiecie, ogarniałam sobie wszystko w domu, a przecież jutro na 11 mamy być na ustach. Wiecie o co chodzi? Znaczy Dominika na ustach, a ja na policzkach. No, zobaczcie jaka dioda. A na ustach, jakby ktoś w ogóle pytał, zanim zapomnę, to mam Kiko 501, ten Jelly Stylo. No, czyli też mój ulubiony, o którym sobie znowu przypomniałam, bo teraz testowałam te od Moni i jakoś tak polubiłam wczoraj ten od Marzenki. No i tak. Przypomniałam sobie o moim Jelly Stylo, że jeszcze mam w ogóle jedno opakowanie. Także my wychodzimy i odzywam się do Was niebawem. O,
No i hej, hej, my jesteśmy już na miejscu, ale zobaczmy, co mam coś pokazać. Tam, o tamte okna są nasze. Tak mamy bliziutko, nawet nie wiedziałam, że w sumie takie fajne miejsce jest właśnie tutaj. Także znajdujemy się już w środku i pokażę Wam właśnie też kartę menu. I zobaczcie. Jeżeli chodzi o ceny, to muszę Wam powiedzieć, że są takie, nie są niskie, nie? Do końca. Takie są dość średnie. Mamy zupę dnia. Zupy dnia są też wypisywane na takich tutaj tablicach. Nie chciałabym tak za bardzo pokazywać, bo tutaj osoby siedzą, ale patrzcie, jaki fajny te, fajny wystrój, bo taki ciekawy. Pokażę tak górą, żeby nie uchwytać ludzi. I na tych tablicach tutaj właśnie są powypisywane rzeczy, jakie można sobie zamawiać i na tej tablicy. Także fajna miejscówka. Ja dostałam kawę latte w takim bardzo domowym kubku, więc fajna taka domowa atmosfera. Cukier w kostkach. Dawno nie widziałam cukru w kostkach. Gracjan. Dobrze. Oli wybrała sobie wodę, także z takim czymś na wodę i Gracjan kole. Wracając do karty, pokażę Wam mniej więcej oczywiście, co się znajduje. Tego jestem ciekawa, aczkolwiek to jest miseczka chili. Mięsem jest chili bardzo. No właśnie, widzę. 6,30 to jest taka cena, ale duża taka. Widzę, że to jest właśnie minced beef, onions, peppers, tomatoes, garlic, chili. Wow, z sałatką jeszcze, z tortillą, crisps and homemade kolesław. Wow, to tego jest dużo. To w sumie jest takie danie całe duże. To jest całe duże danie. Nie, Oli? O, a tu Gracjan, coś takiego, co Ty lubisz. Homemade using Marshalls, macaroni, cheddar cheese, buffalo and full cream milk, served with salad and toast. Coś dla Gracjana, takie mniej więcej po smaku będzie jak te. Co? Jak makaroni, cheese. Nie, już przeczytałam. Tutaj mamy kolejne jakieś zupy, jakaś zup combo. O, takie coś. Ale tutaj wypatrzyła, pokaż teraz to. Wow, tak jest. A. No nie jadłam, ale musi być ostre. Musi być ostre. Zobaczcie sobie ceny. Powolutku robię, żebyście mogły sobie tutaj poporównywać. Kanapki, tosty, 5,40. No powiem Wam, że bagietka 5,60, to kurde, w tych bagietkach tam mają chyba taniej. Tu mamy bezglutenowe jakieś rzeczy. O, tradycyjne afternoon tea. Za 9,95. Ceny takie Wam powiem. Wszystkie ciastka tutaj, jak widzicie, all homemade, czyli wszystko tutaj robią. Dobra. I przedostatnia strona, zimne napoje, cola, funt 80. No to tak średnio, czyli ta cola, funt 80. No za funt 80 to mamy 2 litry coli, no ale jesteśmy w miejscu, w którym się spożywa, więc wiadomo, że to będzie droższe. Tak wygląda menu. Menu było tak tutaj jakoś fajnie wsadzone. Pewnie ja już tego drugi raz chyba tak samo nie zrobię. Oli, potrzymaj to mi. To drewniane. O, tak sobie stoi menu. Tu mamy jeszcze Why not flavors your coffee with a juice. I tu mamy the choice of vanilla, caramel, hazelnut, gingerbread and cinnamon. Ale nie wiem, dlaczego nie poprosiłam. Nie wiedziałam. Tam czas na herbatę, ale nie widać, bo jest ciemno. Tu jakiś taki wystrój obrazków. No, tak to wygląda. Taka domowa atmosfera, takie domowe, tradycyjne, takie jak u babci. No dokładnie, dokładnie. Także zobaczymy, czy będzie smaczne. Właśnie przyszło nasze jedzonko. Powiem Wam, że wygląda smacznie. Porcja jest naprawdę sporawa. Mam masełko, mam jajeczko, wziąłem sobie. No, powiesz mi smak, bo wygląda pięknie. Zobaczcie. Czy macie to samo? Polewaj tak, polewaj powolutku. Bym widziała. A, jaki smak ma to coś? To maple syrup. A co to jest? No nie wiem. Nie... Sos. Maplowy. Ale to co to znaczy mapa? I co się daje zawsze do gęsi. Tak wygląda porcja. A co to jest to białe? Śmietana? Nie. Czyli robię to na słodko i z bekonem? O, jadłeś już takie coś w szkole? Nie, chodziło mi o skąd. No nie chciałeś. Skąd? To chciałeś.
Nie, mój dzień miał skąd? A, ale mówię, czy to chciałeś i czy jadłeś w szkole takie coś? Nie. To próbuj. Próbujcie. Smacznego. Jak jesteście w trakcie posiłku, to oczywiście życzę wam smacznego bekonu, dali im dużo. No i hejo, hejo, jak widzicie, mój talerz jest pusty, pusty, pusty. Na moim talerzu jest tylko Gracjana i Oliwci, trochę bekonu chcieli mi dać do spróbowania, ale jakoś tak już jestem pusta, pełna. Tak już jestem pełna, że dziękuję. Jak smakowało? Dobre? Czy bardzo dobre? Bardzo dobre. Od 0 do 5? 4. Mogli więcej dodać naleśników, bo tylko było 3 i 3 naleśniki, ale za to dużo bekonu miał. No bo chciałeś z bekonem. Mogłeś wziąć sobie porcję samych naleśników. Ale ogólnie smaczne. Ja chciałem, bo inaczej jak myślałem. Okej, okay. A to by smakowało? Co najbardziej się smakowało z tego? Bekon? Nie jest za dużo dla ciebie? A co myślisz o tym pomieszaniu bitej śmietany, tego syropu i bekonu i naleśnika? Masakra, powiem wam, że kosmos, nie? No, także my już jesteśmy tak, o, widzicie, po posiłku, teraz tylko dopijam kawcie. No i dzieci dopijają swoje picia. Oli sobie polewa z sosikiem i będziemy spadowywać do domku. Także czy tutaj wrócimy? Zobaczymy. Być może nie na to samo jedzonko, ale kto wie, kto wie. No i okidoki, pokazuję wam już. Oli, drzwi nie zamkłaś. Tak wygląda jeszcze raz to miejsce. Synek zamyka, a my właśnie teraz kierujemy się do Icelanda. Idziemy do Icelanda po co? Po chleb, mleko, coś jeszcze? Co jeszcze chcieliście? Chips jakieś czy coś? A ja to w ogóle będę musiała, idziemy do Icelanda, którego mamy też pod noskiem, a ja będę musiała, koszyk jaki bierzemy? O, macie jakieś te ciastka, nie chcecie? Tu coś? Nie lubicie? Tu się wchodzi. Nie chcę. Odsuń się. Odsuń się. No i podejdź teraz. Co za czubek. Co za czubek. Chleb, bułki bierzemy? Nie tutaj. Wybierz się tam. Tak? To wybieraj. Dużo nie bierzemy, bo nie opłaca nam się na 2 dni czy coś. Chodźmy. Pokażę wam oczywiście, jak wygląda. Pokaż mi coś. Co bierzemy? Oli, tu coś? O co chodzi? Do czego 3 dni? O, do mamy urodzin. Moje. A, dzięki. A gdzie moje? Tu. No ja nie widzę tu napisane birthday. Birthday, to twój dzień. Dzięki, nie? Hej. Dzięki. Wpisała sobie moją urodziny jako holiday, nie? Ekstra. Ekstra. No, pokazuję wam teraz, jak wygląda u nas Iceland. Możecie zobaczyć. O, deserki. Chcecie jakieś deserki? Nie mogę już patrzeć na naleśniki. Najadłam się tym, co wyjadłyście. Ja na pewno będę musiała kupić coś na moje urodziny jutro. Tam dla nich do picia czy coś. Ale wyjeżdżamy 27. Też dwa pudełka. Czego? Teraz, co lubi Oli? Zajumała dwa pudełka. Co my tu mamy? O, jakieś, patrzcie. Tacka jest za free, jak kupicie pizzę za 3 pounty. Nie wiem. Tutaj jeszcze takie rzeczy. Fajny pan był, ale się schował. Sorry. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, gdzie ona poleciała. Jak widzicie, wszystko jest w lodóweczkach. Jak na Islanda przystało, także takie wszystkie rzeczy, jak ja to mówię, takie zamrażarkowe. Dobra, Oliś, już niezbyt dużo. Niezbyt tucho. Tu idziemy. Czy tu coś potrzebujemy? Nie, tu nic nie potrzebujemy. Kola, jakieś rzeczy. Ja jutro będę musiała kupić. Zobaczmy, co mają do picia. Sprawdźmy na alkohole. Co tutaj jest? Nie mam tutaj zbyt dużego wyboru, także chyba tutaj nic nie zakupię. Tutaj jest to właśnie te wino, co wam polecam. Te dosłownie za 4 funciki, słuchajcie, Echo Falls Summer Berries. Naprawdę, można powiedzieć, że jest pyszne.
Jeżeli można powiedzieć, że alkohol jest pyszny, to ono jest pyszne. No i oczywiście mój ulubieniec. Mój ulubiony. Dobra, chipsy czy polki? A tu nie chcesz? Tu są jakieś nowe. Nowe. Czy ty gadasz przez telefon? Czy udajesz? Nie. A, gada. Dobra. I tak wygląda ten Iceland. No, fajny pan, nie? Mamy go, mamy go. Nie no, żartuję. Dobra, kończymy! Hejo, hejo, ale wymyśliłam podstawkę. Wow, stoicie na cukrze, jakby ktoś pytał. Pokażę wam szybciutki, tylko taki mini, dosłownie holik z Islanda. Oli wybrała sobie flying coś tam. Takie jakieś coś. Dalej dwa macaroni cheese, nie wiem po co aż dwa wzięła, ale dobra, to są najlepsze macaroni cheese ever, jakbyście chciały spróbować. Tak samo jak wam mówiłam o tych ziemniaczkach, Krzysiu mi ostatnio tutaj dowiózł zapasik, to są najlepsze mashed potato ever. Także próbowałyśmy już chyba z pięciu sklepów, czy tam trzech, czterech, no to są the best. Sainsbury'ego oczywiście. Nie, mam wrażenie, że jakieś światło tutaj coś... Trochę lepiej. Także takie mashed potato... Nie, mashed potato. Takie macaroni cheese. Najlepsze. Więc dwa. Dalej, co zakupiłyśmy? Nie wiem, czemu tak stanęłam dziwnie, a nie z tamtej strony. Widzicie ten, drzwiczki. Mleko. Mleko musi być. Kurde. Problem z ustawieniem, bo boję się, żeby mi telefon nie spadł. Dalej, zakupiłyśmy jakieś lody. Słuchajcie, jakieś... Coś mi to przypomina, bo te są jakieś cukierki, nie są w tym? Żelki czy coś? Tą nazwę jakoś kojarzę, ale takie strawberry. Takie w takiej poczuszce kojarzę. No, więc jakieś takie lody. Fajnie, spróbujemy. To znam, często widzę to na filmach u różnych dziewczyn, jak coś tam testują, albo jak w ogóle są po zakupach. Także caramel, tunux, tanux, nie wiem, takie coś. Oliwia wybrała? No te karmelowe. Cukier. Bo chyba nie mamy, nawet nie wiem. Nawet nie wiem, bo dzisiaj poszliśmy na śniadanie poza domek. Ja wzięłam w sumie sobie, ale mam nadzieję, że dzieci też skorzystają. Smoothie. Uwielbiam te smoothie. Jest to Sun Magic Strawberry and Banana Smoothie. Także taka szklaneczka smoothie, naprawdę super. Chlebek tostowy. I wzięłam jedno wino, takie Echo Falls'a. Zamysł zaniesienia do pracy, żebyśmy sobie dzisiaj z tymi, co dzisiaj pracuje, a kto z nich nie pracuje jutro, żeby sobie tak, wiecie, po takim maluśkim, plastikowym kieliszeczku wypić za moje zdrowie oczywiście. Także tak urodzinowo. Mam ochotę pójść do Tesco, słuchajcie, po ciasto, dlatego że z tego, co kojarzę, to chyba dzisiaj ma pracować chyba Pascual, a jutro chyba go nie ma. A ja jutro jestem ostatni dzień w pracy, przed wyjazdem, a chciałabym tak jakby, wiecie, uczcić sobie moje urodzinki z każdą z osób. No i z każdą to mi się nie uda, ale przede wszystkim na przykład właśnie z nim. Także zastanowię się, czy nie wyskoczę do Tesco po jakieś ciasto takie lodowe albo coś. Nie wiem, no coś bym chciała im zanieść i tak nie bardzo wiem co. Nie wiem. No zobaczymy, zastanowię się, bo w sumie jest już godzina prawie, że w pół do pierwszej. A jeszcze jesteśmy niespakowani i myślałam, że dzisiaj poświęcę czas na pakowanie. Także zobaczymy. Albo ciasto kupię jutro, a dzisiaj się spakujemy, może tak. Zobaczymy. W każdym razie odzywam się do was niebawem. To był mój holik z Islanda. Teraz co przychodzi, co nam jeszcze zostaje, to wylosować karteluszkę. Wylosujmy sobie dzisiaj pozytywną myśl. Ta-da-da-da. Słoik pełen dobrodziejstw, dobroci, samych dobroci. A wylosujmy sobie tak z dołu. A co? Dobra, mam. Mam coś jednego. Uwaga, ciekawe co tu będzie. Jestem bardzo ciekawa. Uwaga. Tu gdzieś jeszcze miałam w ogóle jedną, którą miałam tam zanieść. Mam nadzieję, że ją tu znajdę. Chyba, że już ją zaniosłam i nie pamiętam. Ale wiem, że tu gdzieś miałam. No to chyba zaniosłam, bo nie widzę. No raczej nie spadła. Uwaga. Uwaga, czytamy. Będzie pozytywnie czy nie? To tylko pewnego rodzaju przykrość nie być kochanym. Prawdziwym nieszczęściem jest nie kochać. Prawda, prawda, prawda. Ale że ja kocham, to mi nic nie grozi. Taka myśl na dziś od Moni. Także super ekstra. Co zrobimy sobie? Jak wam wspominałam, przed wyjściem z domu. Cały czas mnie męczy, że tu jeszcze jedna powinna chyba leżeć, bo ja chyba jej nie brałam.
Już nie wiem, a może i brałam i nie pamiętam, nieważne. W każdym razie użyjmy sobie oczywiście podkładu, nie podkładu, tylko kremu BB, dlatego że nie mam nic na twarzy, jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek krycie. Nie mam żadnego podkładu, nic. Także zastosujemy sobie ten mój ostatni taki ulubieniec, można powiedzieć, dlatego że to jest coś bardzo delikatnego. O, proszę bardzo, taki odcień. Wszystko widać. Zapach normalnie, dziewczyny, będę to chyba za każdym razem będę się tak podniecać tym zapachem. Po prostu zapach Nivea na twarzy. Nie dość, że to macie jeszcze krycie. Czekajcie, właśnie chcę sobie też sprawdzić, jak mi to zakryje tutaj moją diodę. Zobaczymy. Myślałam na początku, że przyjdę do Was z live'em, ale dostałyście film dzisiaj na kanał, więc wjechał dzisiaj vlog, więc trochę za dużo, nie? Co za dużo, to jak się to mówi? Co za dużo, to niezdrowo, ale co za dużo, to i krowa nie zje, tak? Czy coś takiego? Dobra. Trochę sobie rozcieram, jak widzicie. Korci mnie normalnie znowu buc, ale nie mogę. Nie mogę, bo przecież zaraz jedziemy. Więc nie będę bucować się tutaj. Ale jedna bluzka mi się też podobała w New Looku. Chciałam taką jedną bluzeczkę do praktycznie tych spodni Moro. No ale... Jeszcze mam poniedziałek, wtorek wolny, co prawda, no, ale to naprawdę nie jest dużo czasu. Niby nie dużo, niby trochę jest. Powiem Wam, że ten kolor jest tak dobrany fajnie, że prawie jak moja skóra. Więc on fajnie podkreśla. O, zobaczcie. A może zrobię na pół godzinki jakiś zaraz live. Zobaczymy. No, no jednak jak widzicie, on, jeżeli chodzi o krycie, to niet. Nie mamy tutaj krycia. Także nie ukryjemy tutaj niedoskonałości tym produktem, ale za to pięknie wyrównamy koloryt skóry. O! Jeżeli chodzi o krycie, to jest takie dosłownie minimalne. Nie chcecie iść ze mną do tego? Nie chcecie? Nie, pewnie się nie chce. Mówię, żebym poszła do New Looka na chwilę. Tak się właśnie i chce. Ale jakby, jeżeli chodzi o coś, wiecie, do ubrania, to chciałaby coś ogólnie, nie? Tylko, że po prostu dupkę ruszyć i pójść, to nie, po co? Dobra, mój oczywiście ukochaniec, którego cieszę się, że mam zapas. Jeszcze jedno opakowanie leży właśnie w sypialni. Także na pewno go biorę. A druga kwestia, jaka mnie pociesza, to, że Kiko tam jest. Jest sklep z Kiko i zamierzam kupić sobie coś jeszcze całkiem nowego. Będę chciała jakieś coś w błyszczyku, ale matową pomadkę taką w błyszczyku. Wiecie, co chodzi, w sensie w tym takim właśnie tym, no, z aplikatorkiem, matową pomadkę do ust i jakąś konturówkę. To są takie rzeczy, co będę chciała. I zobaczymy. Także taki daje efekt. Przepiękny. Przepięknie podkreśla po prostu usta. Bardzo lubię tą rzecz, ten produkt. Uwielbiam. I szkoda, że zapomniałam o nim, jak mówiłam w filmiku dla Ewci o produktach do ust. Mówiłam Wam o plamperach, a zapomniałam o tym po prostu. Tak miałam szybko coś dosłać, że dosłałam i nie dopowiedziałam. Dobra, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to tak myślę, że sobie zastosujemy dzisiaj podróbeczkę Fenty i to jest podróbka z PS Pure Highlighter Arctic Eyes. Weźmy sobie tylko pędzelek. Pędzelek spróbuję użyć ten od pieczonki. No i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Nie daję go dużo, ja na 16 idę do pracy i tak mnie korci jeszcze, żeby gdzieś coś zajść, pójść. Ja chyba nie mogę mieć pieniędzy, słuchajcie, przy sobie. Dobra, bo chyba nawet za dużo daję, co? Dobra, trochę tutaj, trochę na nos. Ogólnie powinnam nos sobie zmniejszyć. Dioda jak była, tak jest. U Kupidyna zauważyłam, że dziewczyny, wiecie co? Ja nie mam tylko chyba takiego pędzelka, bo wszystkie mam już chyba do cieni przeznaczone. Nie, ten jest czysty. Dobra, spróbujemy to zrobić. Co one robią? Nie wiem, czy to jest do tego dobry pędzelek. O, ale że się robi tak i że to się jakoś rozciera. Jakoś tak. No w każdym razie widać. Widać. Co jeszcze? No tym malutkim to chyba tutaj raczej nie będę się posługiwać, on jest trochę za mały, ale jest rozświetlenie, wystarczy, jest przepięknie. Co jeszcze chciała, także to było to, oczywiście nic nie widać, bo światło prześwieca. I jeszcze co ja chciałam, puder bym dała sobie w okolice pod oczy.
tylko i wyłącznie pod oczy. I tak patrzę, użyjemy sobie ten pędzelek, chociaż tu powinnam użyć jakieś kabuki, taki wiecie, zbity. Tu pod oczęta chcę, żeby mi się tutaj nie wyświecała ta okolica. Muszę mniejszy pędzelek jakiś sobie sprawić, taki co mam właśnie chyba do rozświetlacza, to chyba by mi się przydał tu pod oczy, bo jednak ten jest dla mnie za duży, ja mam małą twarz. Ogólnie jako pole popisu, wiecie, tutaj jakiekolwiek. O, no myślę, że wystarczy. Nie chcę, żeby mi się tutaj tak do końca wyświecało. No i oczywiście trzeci trik, który chcę sprawdzić, to jest, słuchajcie, trik z bronzerem. Mam tu paletkę The Cali Contour ze Smashboxa. To jest paletka, którą chyba jako jedyną wezmę ze sobą na wakacje, tak mi się wydaje. Weźmy sobie jakiś mały pędzelek. Powinnam tu użyć tak naprawdę... Dobra, użyjemy ten. Tylko poczekajcie, sprawdzę, czy jest wytarty dobrze. Czy będzie czysty? Będzie czysty. Jesteś czysty. Ale troszeczkę jeszcze przetrę. I damy sobie ociupinkę bronzera tutaj na dolną. Nie wiem tylko którego, czy taki ciepły, czy taki. Dobra, dałam taki i taki. I dam sobie tutaj. Bo to rzekomo ma... Słuchajcie, to ma nam jakby... Nie wiem, powiększyć, zwiększyć objętość dolnej warki. Czy tak jest? Dobra, no widzę ten bronzer. Powinnam go chyba jakoś rozetrzeć, nie? Czy co? Nie wiem, tym rozetrzyjmy. Chociaż w sumie dziewczyny tam blondują, to jakoś tym... O! No i oczywiście też jadą korektorem, ale to korektor musiałabym kupić taki fajny, precyzyjny. No dobra, no trochę dałam. Mam nadzieję, że to troszeczkę faktycznie zwiększa te usta. Bronzera nie dajemy. Dzisiaj się nie chcę malować. Nie chce mi się po prostu najzwyczajniej. Okidoki, wszystko zastosowane. Czy coś mi jeszcze brakuje? Nie, tylko podkreślę jeszcze raz usta, dlatego że aplikowałam sobie zaskichnę. O! O! Mówiłam, że kichnę. Na zdrowie, dziękuję. No, także koniec. To by było na tyle. Tak dzisiaj będę wyglądać. Nie chcę mi się malować oczu, aczkolwiek mogłabym tylko jasnym cieniem do znowu kichnę. No i dobrze, tak by to wyglądało. Nic już nie doprawiam. I tak myślę, że chyba przejdę sobie do Was z półgodzinnym live'em. Co Wy na to?